Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Drive Farming Simulator 22 na mapie Osada od Rajodzika, którego pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, odcineczek zacznę sobie od dokończenia pola za wysiewem pszenicy, gdzie skończyłem na poprzednim odcinku. Bez kitu, nie miałem kiedy sobie pograć w międzyczasie, totalnie zapomniałem, że mam tutaj nieskończone to pole niedosiane do końca, także zrobię sobie to teraz. Myślałem, żeby zrobić to teraz przed odcinkiem, w sensie wiecie, jak wbiłem sobie do gry, mówię, a to w sumie może ogarnę sobie ten siew i dopiero odpalę, ale mówię, przewinę sobie od razu czas, bo tu mam końcówkę marca, jeśli tak, końcówkę marca mam. I mówię, nie bardzo będę miał co robić, skoczę sobie do kwietnia, ale gdybym wysiał to i przerzucił się, to już bym nie mógł zwałować, a plan jest taki, że prócz tego wysiewu tej pszenicy będę chciał później przelecieć wałkiem po tym polu i po polu numer 8, które również poprzednio robiłem na odcineczku, też wysiewałem tam pszeniczkę. No i później jeszcze te dwa pola będę chciał nawieść. Czym to nawiozę? Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś nawozy swoje sztuczne, jakieś azoty. Jeżeli nie mam, to wtedy zapewne będę to chciał nawieść, słuchajcie, obornikiem, gnojówką na zmianę, aczkolwiek tylko jeszcze pewien nie jestem, co do tego pewien nie jestem, ale gdzieś w ten desen będę się tam kierował, wiadomo, wiecie. Jak mi wystarczy sztucznego, który mam, to wtedy go użyję, jak mi nie wystarczy, no to wiadomo, będę się posiłkował tym, co mam. Szkoda kupować nawozy, kiedy mam naturalny, darmowy u siebie na gospodarstwie, prawda? W ogóle strasznie mi się tęskniło do farminga, do odcinka z farminga, bo kto wie, kto widział, ten będzie wiedział, o czym mówię, kto nie widział, to już wam mówię. Ostatnio rozpoczęliśmy, znaczy nie takie ostatnio, jakiś czas temu rozpoczęliśmy z Display Limą, którego pozdrawiam serdecznie, wspólną serię na amerykańskiej mapie Alma, Missouri, z fajnym amerykańskim klimacikiem takiego małego miasteczka. My sobie sprawdziliśmy, to miasteczko jest faktycznie takie malutkie, ono ma tam kilkuset mieszkańców na krzyż. Ogromne pola, więc tam się fajnie bawimy, ale ciekawostka jest taka, słuchajcie, że gramy tą serię na serwerze dedykowanym, do którego ma każdy dostęp, w sensie, że każdy, może nie każdy, każdy będzie mógł, o, w ten sposób, już wam tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że serwer sobie stoi cały czas, 24 na dobę, można sobie na niego wbijać, robić sobie tam to, na co pozwalają wam uprawnienia, tudzież administratorzy, którzy akurat będą, mogą wam tam na coś więcej zezwolić. Administratorów prócz mnie i Display jest w tym momencie dwóch. Pozdrawiam, panowie. No i możecie sobie wbijać, grać, niezależnie czy my akurat mamy live'a, czy nie mamy live'a z tejże serii, z tejże mapy, czy my gramy, czy nie gramy. Każdy może sobie wejść i grać, z tym, że to każdy to jest takie... Teoretycznie każdy, natomiast w praktyce to wygląda tak, że pozwalamy widzom, którzy są z nami na kanale jakiś czas, nie musi to być jakoś mega długo, ale jakiś czas są, no i my wiemy, że ci widzowie faktycznie z nami są, w sensie, że się czasem odezwą na live, na czacie, czasem coś skomentują, czy są aktywni na innych mediach społecznościowych, przecież nie wiem, Facebook, Instagram, czy też, słuchajcie, Discord, i wtedy dostajecie dostęp i możecie sobie grać. No, ale to tam niejednokrotnie o tym mówiliśmy przy okazji live'ów z tejże serii. Zapraszamy was, naprawdę fajny klimacik amerykański, fajne duże maszyny, duże pola. No, fajnie się bawimy, jest spoko. Natomiast jeżeli chodzi o odcinki, no to faktycznie dawno odcinka z farminga, niedawno, no jakiś czas nie było. Ostatnio mam mega zajawkę na House Flipperka i powiem wam szczerze, że dzisiaj włączając farminga też tak patrzyłem z takim troszkę smuteczkiem na House Flippera, że a może jednak bym House Flipperka sobie odpalił, ale nie, słuchajcie, nie, farming też musi być, czasem musi być też coś innego, także dzisiaj sobie polatam po polach, no. Także jakiś zakres prac na razie jest znany, ja to skończę zaraz wysiewać, wlatuję w to wałeczkiem, wałowanie powinno pójść dosyć sprawnie, dosyć szybko, po wałowaniu nawoziki, no i nawozy mogą pójść dwojako, jeżeli mam tego sztucznego jeszcze nawozu, no to pójdzie szybko, jeżeli nie mam, no to troszkę to potrwa, bo będzie trzeba kilkukrotnie przyjechać i to wszystko ponawozić, a potem zobaczymy, jak starczy czasu,
to może jeszcze jakiś sobie kontrakcik czy coś w międzyczasie zrobię. Zobaczymy. Chyba, że już kwiecień pozwoli mi na jakieś inne prace. Najpierw wałowanko, potem nawożonko. Cyk. O, i jeszcze jest do was pytanko. Gdybyście, bo wy jesteście bardzo kumaci, mówiąc my, mam na myśli was oczywiście, moi drodzy widzowie, gracze farmingowi, w szczególności tutaj w tym pytaniu do was kieruję pytanie. Chciałbym, potrzebuję namiar na jakąś mega fajną mapę polskim klimatem. Ja tak się uśmiecham, bo mi się zaraz szarpi w głowie włącza. Mapa nie ma klimatu czy coś, wiecie o co chodzi. Z polskim klimacikiem, natomiast ani to nie może być osada, nie może to być zielonka, nie może to być brzozówka, nie może to być... kurczę, nie pamiętam, Limonel na jakiej mapie grał. Ale dobra, no podsyłajcie pomysły. Nie linki, tylko nazwy, nie? Nazwy map ja sobie wypatrzę, bo czekam na pewną mapę, ale nie wiem, czy się doczekam. Dlatego gdzieś tam... Byście mogli to podpowiedzcie, ja sobie później zerknę. Być może z czymś wtedy szybciej wystartuję, niż oczekując na to, na co czekam. Wiem, takie troszkę zagmatwane. Tak wyszło. Słuchajcie, pole jest chyba już wysiane. Ole, wysiał pole. Dobra, czy ja gdzieś mam chwasty? Up. Na szczęście. Dobra, czyli tu i tu lecimy wałeczkiem. Chyba też raczej fędzik ogarnie wałeczek. Zobaczymy. Krówki jeszcze jedzonka mają. Zresztą przy TMR-ze się schodzi bardzo dużo czasu przy ogarnianiu tego, więc staram się to robić gdzieś właśnie poza odcinkami. Czasem oczywiście na odcinku również, ale ten mój paszłowóz jest dosyć mały, więc sporo trzeba tego namieszać, żeby je tam nakarmić. Kręcę sobie tutaj. Powiem wam, że zauważyłem już jakiś czas temu, że jeżeli chodzi o force feedback w kierownicy, to w farmingu jest ono różne w zależności od traktora, czy też maszyny, którą się poruszamy. Nie jest tak, że on jest jednakowy dla wszystkich. Tutaj na przykład w tym fędziku ten opór jest taki nawet. Słuchajcie, ten siewnik gdzieś muszę skitrać. Ja sobie chyba z nim wjadę tu. Będzie nasiona. Tu się nie będę wpychał tak głupio. W stanie na razie. Prawda, brudasek. Niewyczyszczony, ale dobra. No i mam tutaj też taki planer prac. On jest tutaj. I tak myślę, że sobie jak coś wymyślę odnośnie danego pola, to sobie będę tu zaznaczał, żebym ja później nie musiał co odcinek dochodzić. No ja chciałem tu zrobić i tak dalej, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, zabierzmy sobie te wałeczki. Jak tam kuski? Tą. Jeszcze chwaścik będzie trzeba ogarnąć na tej pszenicy też. Ale to już jutro z nawozami, w sensie jak już mi wykiełkuje, wtedy razem z nawozami polecę nawóz i polecę odchwaszczanie, nie? To jest chyba też zaleta. Nie duża, ale zawsze Discorda nad Mirilisem, że mam, słuchajcie, ustawione bramki szumów. W momencie jak się odzywam, to owszem, mikrofon będzie łapał dźwięk kierownicy. Natomiast w momencie, kiedy jestem cicho, teraz na przykład, zaraz się zamknę i będę kręcił i mikrofon nie wyłapie. Dobra, jednak coś tam wyłapał, jednak gdzieś na tyle głośna jest ta kierka, że i bramki szumu pokonuje. Dobra, moi drodzy, zatrzymujemy się tu.
Wyłączamy kogucika, światełka mi w polu również nie będą potrzebne. Jeżeli ja was zostawiam, słuchajcie teraz z muzyczką, z timelapsikiem, bawcie się dobrze i do usłyszenia za jakiś czas.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Witam Was ponownie po tej przerwie muzycznej, znaczy nie przerwie, bo odcineczek cały czas trwał, natomiast przerwa była od mego ględzenia. Słuchajcie, no stwierdziłem, że w sumie po co przewijać czas do jutra, żeby rzucić nawóz, jak mógłbym dzisiaj pojechać już z tym, bo jutro jakbym przewinął ten czas, to wiecie, to już ta pszenica mi wykiełkuje, tak głupio rzucać wykiełkowaną pszenicę obornikiem czy lać na to gnojówę. Więc stwierdziłem, że wywalę sobie obornik i gnojówkę przed wykiełkowaniem. A jak wykiełkuję, no to sobie chwastownikiem przejadę te pola. Natomiast nie wiem, czy się dzisiaj wyrobię, bo jak dobrze wiecie, ten obornik, tym bardziej, że wziąłem sobie New Hollanda pod obornik, a tą Fendem pojadę sobie z beczką z gnojowicą. Nie? Słyszycie, jak się zaczął pocić, jak tu pod górę ciśnie. I nie wiem, ile mi się to tak naprawdę zejdzie, tym bardziej, że ten obornik trzeba załadować, bo gnojówka to raz, dwa, trzy. Nie dograłem tych pomp, ale już wiem, jak to powinno działać z tym manure systemem, chociaż miałem kilka takich, bo sobie to testowałem na Zdziechowie, kilka miałem takich zagwostek, można by to nazwać, dlatego słuchajcie, że udało mi się za pomocą węża, ale bez pompy, napełnić opryskiwacz nawozem wtedy. Natomiast jak chciałem dolać, to zamiast mi dolać z Mausera, to on mi spompował z powrotem do Mausera i później już nic nie mogłem wlać. Także ciekawie się to wydarzyło. No ale
gdzieś tam sobie to może w międzyczasie dogram. Natomiast na tą chwilę no, nie potrzebuję, działa normalnie, więc jest ok, że rozrzucę tu obornik, później na tym drugim polu obornik. Chciałbym jeszcze zdążyć dzisiaj wylać tu i tam gnojowicę i nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz wtedy przejechać tu wszędzie obornikiem, tak mi się wydaje. Teraz tak się zastanawiam, czy nie zrobiłem źle, że najpierw obornik, bo będzie obornik, gnojowica, obornik. To, że da się jakoś ustawić podwójną dawkę gnojowicy, może by mi wtedy gnojowica od razu podwójnie lało. Ciekawe, musiałbym się poorientować zaraz. No zobaczymy, na razie sobie tym oborniczkiem tutaj podziałam, posypię, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, tu na pierz, no to dorzucaj. Oczywiście jadę na GPS-ie, jest mi dużo, dużo wygodniej jeżdżąc na GPS-ie. Dużo mi to ułatwia sprawę w ogóle z nagrywaniem tutaj w rozgrywce, ale bardzo dużo widziałem osób gra na GPS-ie. No jest to bardzo fajny mod, bardzo fajna modyfikacja, mocno usprawniająca rozgrywkę. No i widzicie, mogę sobie jechać tak ścieżka przy ścieżce w zasadzie i nie mam mijaczków, tam gdzieś zawsze on naddaje chyba też trochę granicę, znaczy nie granicę, tylko taką zakładkę, więc rzadko kiedy to się gdzieś tam rozjeżdża. Jeżeli nie samemu gdzieś tam manualnie nie przesuwam tego, no to zazwyczaj to się wszystko ładnie pokrywa. Ale się poci, co? Pod tą górę, aj się poci. Dobrze jest, już niedużo tu zostało tego obornika, jeszcze jedno pole idzie z obornikiem. Dobrze jest też z tego powodu, słuchajcie, że tego obornika, o, dopiero połowę mi zjadło. No na pewno jeszcze jeden będę musiał rozrzutnik napełnić, to jest myślę bardziej niż pewne. Teraz kwestia, czy jeden wystarczy, czy dwa, myślę, że jeden mi nie wystarczy. Zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. No i skoczymy sobie z marca, już kwiecień, będzie wiosna. Wiadomo, jak wiosna, to jest coraz więcej robót będzie do ogarnięcia i się kręci w tym farmingu. Znowu będą żniwa, znowu będzie zarobek. Czy u mnie zarobek większy będzie zimą, jak będę jechał sprzedać chleb, tudzież oleje, bo że paczki też mam posiane oczywiście na ten rok, jak dobrze wiecie. Łąkę niedługo będzie trzeba kosić, chyba na siano będę ją kosił. Zobaczyć jak to tam, albo kurczę, nie wiem, też teraz trochę na trawę, bo w ogóle przydałoby się chyba dokupić z jedną łąkę, tylko na razie nie mam za co. Jak opchnę trochę mleka, to być może dokupię łąkę, z tego względu, słuchajcie, że będzie trzeba dla tych kus mieć skąd brać trawę, nie? Ja może bym wybrał łąkę, te 48, ciekawe ile to kosztuje. Łąka numer 48, czyli tutaj 62. Ona kosztuje 26 tysięcy. Ja bym sobie w planer ją dał. To jest 62. Kiedy to według tego mi tak zaliczy. Plus. Chciałbym zaznaczyć, że kup nie ma nic takiego, ale dobra, ja ją sobie po prostu dodam. Będę może pamiętał, że chodziło mi o zakup. O, 62, tak, o, jest. Dobra. No bo to jest takie nie do końca 62, nie? To co ja będę chciał. No już tam jak ten skrawek nie będzie dosypany, to się nic nie stanie. To słuchajcie, mogę sobie zostawić, nie będę się aż tak, wiecie, już bez przesady. Zawracał, że taki kawałeczek tam kupą rzucić. Ja myślę, że w rzeczywistości też rolnik nie chodzi po polu, pewnie sprawdza. O, a na tym centymetrze nic nie spadło, muszę przejechać jeszcze raz. Raczej tak nie ma, prawda? Aczkolwiek może ktoś taki jest. Nie wiem, czy to nie zaznaczy sobie jako 47, a nie 62. Zadaj mi to jako 47. Jest to właśnie, że to są pomylone. Inne są numeracje do zakupu, inne są później gdzieś tam faktyczne, nie? Ale okej, okay, dam sobie z tym radę. Chyba zajadę najpierw na gospodarstwo, dosypię obornika, słuchajcie. I dopiero pojadę tam sypać, bo to myślę nie ma sensu. To jest tam 1200 litrów, jechać z tym. I sobie po drodze zasypać, nie? Też tak myślę. Cieszę się, że się ze mną zgadzacie.
No, dosypię, słuchajcie sobie ten rozrzutnik i zostawię was znowu z muzyczką i z timelapsem. Podziałam dalej z tymi nawozami i myślę, że kurczę, może nawet mi się nie udać ponawozić na tym odcinku wszystkiego tak, jakbym chciał, no ale zobaczymy. Ale tam był dokończony siew. Aha, jeszcze zlamiłem, widzieliście jak z wałkami zlamiłem, nie? No, zlamiłem grubo z wałkami. W sensie, że wziąłem nie te wały, wziąłem wały łąkowe. Sierzem na to pole, tak patrzę po teksturze, mówię, się nic nie zmienia, mówię, nie działa, czy co, co znowu zepsułem, może już jest powałowane. Ale sprawdzam, no nie, no wymaga wałowania, jak byk jest pokazane, że wymaga wałowania. Więc sobie ten, i ja patrzę, wchodzę sobie, wiecie, mówię, może się wałek zepsuł, czy coś. Wchodzę sobie w swój garaż, patrzę, a ja nie ten wał, nie? No, słuchajcie. Nie pierwszy i nie ostatni raz, jak się zakręciłem. Aj. Sypać. Hop. Dawaj tego łobornika. Paskudnika. Miodu się zbiera coraz więcej, więc trzeba to też wziąć, zmagazynować. Gdzieś to wywieźć, sprzedać. Nie chcę mówić za dużo dobrych słów o dzisiejszym zachowaniu Maseju przy nabieraniu i wożeniu obornika, żeby znowuż nic nie zapeszyć. Także po prostu będę robił, nie będę gadał nic w temacie. Tych miodów nie trącił, żeby tam te palety się kompletowały, bo wiecie, jak to jest tutaj, jak trąci się tą paletę, no to ona już się nie nabija, nie nalicza, idzie jakby produkcja na nową paletę, a tą mamy niepełną. Już bym coś wspomniał odnośnie Masejka i już zaczyna, a może dlatego, że tak wysoko dają łychę. My to za... Oj, ale tak to mi nie rób. To mi spadnie na podłogę, naszą podłogę, na ziemię, na bank. Wywalił mi to na glebę. Nie. Nie, wrzucił mi to do rozrzutnika. Dobrze. Tyle dobrego. Się nakręci chłop tą kierownicą w tym formie. W ogóle bardzo dużo obornika zużywam, co mi się w sumie podoba, bo mi nie leży, on tutaj nie zalega. To mi pasi. Gnojowica sobie teraz też mam ten dodatkowy zbiornik, gdzie mogę wywozić, magazynować. Także nie tracę gnojowicy w momencie, jak mam przepełniony zbiornik. Też się cieszę z tego powodu. No i jakie oszczędności, słuchajcie, na nawozach? Musiałbym teraz ten nawóz kupić, więc podejrzewam, że musiałbym dobierać kredytu. A kredytu i tak już mam sobie tutaj dosyć sporo, więc wolałbym na razie, jeżeli nie będzie potrzeby, nie kredytować nic. Nie brać nic w kredyt. Jak mam spory. Tutaj mam, słuchajcie, tego kredytu. No, mamy 350 tysięcy pożyczki, więc jest co spłacać jeszcze. Na razie sobie wolałbym nie dobierać. Znaczy, takim bezpiecznym, powiedzmy, dla mnie tym będzie do miliona, nie? Przecież taki rolnik rozwijający swoje gospodarstwo, inwestujący z milionowym kredytem, to nie jest... To nie jest aż tak wielki kredyt, to są potężne pieniądze, tak z perspektywy takiego mnie na przykład, ale gdzieś tam, jak czasem oglądałem, gdzieś słuchałem właśnie, jak rolnicy coś mówili, to mają pozadłużane gospodarstwa na parę milionów nawet, więc dlatego myślę właśnie, że do takiego miliona dobrać kredyt to jeszcze nie będzie tragedii jakiejś wielkiej, no ale też nie chcę teraz już brać, bo to też nie ma sensu, że ja teraz się na milion zadłużę i kupię sobie tyle pól albo takie maszyny, i to będzie hulało? Nie, spokojnie. Sobie tą linię kredytową zostawiam otwartą w razie czego, w razie kiedy to będzie potrzebne, żeby sobie z tego skorzystać. Natomiast na razie staram się regularnie to spłacać, no i zarabiać, inwestować, rozwijać gospodarstwo. Dobrze, moi drodzy. W takim razie ja was zostawiam z timelapsikiem, z muzyczką. Bawcie się dobrze.
i słyszymy się już pod koniec, czy też na koniec odcineczka. Także do usłyszenia, hej! Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away.
No i dobrze, moi mili. Witam was już tutaj. Witam, zaraz będę żegnał. Zbliżamy się, a w zasadzie to już jesteśmy na końcóweczce odcineczka. Mam nadzieję, żeście się nie wynudzili za bardzo. Ja to bardzo przyjemnie się bawię z tym rozrzuceniem obornika. Natomiast dzisiaj już, słuchajcie, nie zdążę wylać gnojowicy. Ale to tak przypuszczałem, słuchajcie, że jak wezmę się za naturalne nawozy, to czasowo się zejdzie. Nie wiem, obornik być może też się da, słuchajcie. No jest, wyłącznie, zaktywuje automatyczne dawkowanie, ale jakbym chciał dać podwójną dawkę, to teraz takiej opcji tutaj nie mam. Zmień wartość referencyjną azotu. Okej, ale nic się nie dzieje, kiedy ja to zmieniam, więc nie wiem, jak to działa. W każdym razie, słuchajcie, coś tam jest, nawet na minimapie możemy zobaczyć, coś ich tam sobie jest nawiezione. Prawda, tutaj kilka mi pokazuje, jakby nie był rzucony, albo jakby może za słabo jest. Nie wiem. Nie wiem i się nie dowiem, chociaż się dowiem, jest taki kanał, ale nie wiem i się raczej nie dowiem, chociaż może. Takie trzy paski, może się po prostu mapa jeszcze z tym nie zaktualizowała. Także słuchajcie, oborniczek tutaj mam w zasadzie ogarnięty do pewnego stopnia. Teraz będzie trzeba wylać gnojówkę. Fajnie jakby się udało wylać razy dwa dawkę dać. Zobaczymy. Ale to już przy okazji następnego odcinka. Ja sobie tylko teraz podepnę jeszcze, zobaczę, czy tam da się gdzieś ustawić, że podwójna dawka czy coś. Zaznaczę sobie na planerze, co będę robił na kolejnym odcinku. Zapewne skończę lać tą gnojowicę. Być może jeszcze raz rzucę obornik. Kto wie. No i potem pewnie przewinę już przy okazji kolejnego odcinka czas na kwiecień. Czyli prześpiemy się po prostu jedną dobę, wskoczymy w kwiecień i słuchajcie, w kwietniu polecę te chwasty i chciałbym, zapewne w kwietniu trawa będzie na tyle dojrzała, żeby móc ją już kosić, więc pewnie zaczną się zaraz jakieś tam tenokosy. Jest taka opcja, jest to całkiem możliwe, czy tylko szybko skoczę fendem, podepnę tam tą beczkę i zobaczę. Wyjadę tu, powinienem się zmieścić. I nie zmieszczę się. Ujojojojoj, i będzie dyszel do klepania. Ale moja wina. Jakby nie było, wina jest tylko i wyłącznie moja. Ruski cielaczki. Ojojoj, no nie, niż sobie ogrodzenia, chłopie, se dorobisz jeszcze na wiosnę roboty. Pamiętam, na wiosnę, jak kiedyś pracowałem na gospodarstwie, to właśnie się często zajmowaliśmy grodzeniem pastwisk. Okay. Wydaje mi się, że jest taka opcja jak podwójna dawka. Być może też w tym rozrzutniku obornika się da, tylko ja się nie ogarnąłem z tym, gdzie. Zobaczcie. Teraz sobie zerknijmy. Rozpoczynamy, tak, napełnijmy sobie ją od razu. Zaktywuj description. Czym? Ojojoj, jakieś różne te. Zmień wartość referencyjną azotu. Mam dawkę. Dobra, to się zmienię Y-kiem. Tylko, że moi mili, tu mi się na tę chwilę nic nie zmienia. Bo może muszę wyłączyć tą automatyczne dawkowanie. Być może wtedy coś się wydarzy. No ale dobra, mniejsza o to. Z tym sobie już przygotowanym pojadę w następnym odcinku lać gnojówkę. Pewnie rzucę jeszcze zraz obornik, słuchajcie, i będzie trzeba jeszcze te chwasty ogarnąć. No i bardzo możliwe, że zaczną się sianokosy, także czemu nie? Dawno nie kosiłem trawy, może z perspektywy odcinków to nie tak dawno, ale z perspektywy mojego grania to dawno już nie kosiłem, więc chętnie sobie pokoszę. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko, ja wam serdecznie dziękuję za dziś, trzymajcie się cieplutko i do następnego razu, cześć!